Cześć! Witam Cię na kanale Silver Star Inwestycje Kobiecym Okiem. Dzisiaj moneta w formie statuły. Hit czy odjechany pomysł? Jedziemy! Dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak w wyjątkowy sposób można uformować srebro. Coś, co my na co dzień traktujemy jako metal szlachetny, przemysłowy, ale przede wszystkim z naszego punktu widzenia inwestycyjny. Mennica Gdańska od pewnego czasu prowadzi serię The Punk Universe stricte monet, gdzie wyszła już moneta dwuuncjowa poświęcona cyberpunkowi i druga moneta z serii Silk Punk. To, co dzisiaj widzicie, to moneta Silk Punk ale w formie. Statuły i wypadałoby powiedzieć chociaż w jednym zdaniu, czym jest Silk Punk. Pamiętajcie, że to jest gatunek mieszanki science fiction i fantazy, który przede wszystkim czerpie inspirację ze starożytnej Azji Wschodniej. Twórcy skupiają się tutaj na technologiach i urządzeniach wykonanych z tworzyw naturalnych o historycznym znaczeniu właśnie dla tego regionu. Często zatem zobaczycie detale nakrycia głowy, elementy zbrojeń, takie, które zapisane są również w naszej pamięci, jeśli myślimy o starożytnej Azji Wschodniej. No i jeśli ja Wam mówię, że to jest moneta w formie statuły, to pierwsze pytanie, jakie przychodzi do głowy, to gdzie jest awers, gdzie jest rewers. O więc ciekawe jest to, że wszystko, co tutaj widzicie, na pierwszy rzut oka, to jest właśnie rewers. Azjatycki wojownik fantazy na swoim mechanicznym koniu. Jak dobrze się przyjrzycie, to projekt ten jest niesamowicie szczegółowy. Detali na nim jest ogromnie dużo. Natomiast w poszukiwaniu awersu należy się udać na spód statuły, gdzie widzimy emitenta, próbę srebra, do której zaraz wrócę, numer statuły. Tych monet w formie statu na cały świat zostało wyemitowanych 200 sztuk, 5 uncji, rok emisji 2022 i nominał płatniczy na licencji Kamerunu 5000 franków. Misternie wykonane detale. Zobaczcie chociażby na tego mechanicznego wierzchowca. Statua jest zrobiona w niesamowicie dynamicznej pozie. Tu wszystko zdaje się być w ruchu. Łącznie z płaszczem, z peleryną, która powiewa na plecach jeźdźca. Zwróćcie uwagę proszę na mnogość detali. Jak bardzo dynamicznie wykonana jest ta moneta, jakbyśmy tego nie nazwali. Cała postać zarówno jeźdźca, jak i wierzchowca jest w niesamowitej dynamice. Tu nawet płaszcz jeźdźca faluje. Zwróćcie uwagę nawet na ogon konia, jakby był w galopie. Warto przyjrzeć się również samym butom jeźdźca. One również są bardzo szczegółowo wykonane. Nadając nawet delikatnego ruchu tej figurce, mamy wrażenie, że ona zaraz wyruszy w dalszą podróż. Przy tej statuetce mamy do czynienia z próbą srebra 925. Więc mamy tutaj taką samą próbę srebra jak w wyrobach jubilerskich i biżuterii. Ciekawe jest to, że mennica Gdańska w pewien sposób idzie w ten ekosystem, bo oprócz monet, które się już ukazały, o których już mówiłam, jest również seria banknotów. Był banknot Cyberpunka i jest również banknot Silkpunk. Także jeśli ktoś jest miłośnikiem takiej tematyki, to może zebrać sobie ekosystem cały. Albo zdecydować się na którąś gamę produktów, która jemu skradnie serce najbardziej. Dajcie proszę znać, co sądzicie na temat tak odjechanych produktów, czy one w ogóle są dla Was ciekawe. A być może macie już jakąś statuą monetę, dla mnie jest ciekawe to, jak na wielu polach i płaszczyznach firmy, które produkują walory kolekcjonerskie, rozwijają się wielotorowo i de facto jeden pomysł goni drugi jeszcze ciekawszy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!